Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dark Wolf, no i zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Seadox, a dokładnie Age of Pirates, opowieści z Karaibów. Okej, jak widzicie, mamy nasze zajebiste okręty, które już nasz ma fulla. Zrobiliśmy załogę. Mamy drugi okręt, które są zapełnieni w bomby, tak jak chciałem. No i możemy po prostu atakować dalej. Oczywiście postaramy się w trakcie gry zamontować troszeczkę jeszcze lepsze. Powie, że straci kolonię, oczywiście ma ich więcej. Widzicie, tutaj mam już następne miasteczko, Fort 2. Powinniśmy sobie poradzić bez żadnego problemu. No to jak to się mówi, płyniemy rozpieprzyć ścierwa. Okej, mapa. No rzeczywiście mnie znienawidzą coraz bardziej Holandia. Oczywiście zaraz pokażę wam. Widzicie, wszyscy są kontro nami już, oprócz piratów. Jako ty straciła wszystkie kolonie na wysok, co jest absolutną nieprawdą. Jak już mówiłem, bo są jeszcze dwie, którą liczymy, nawet ta, Curacao. No ale cóż, dobra. Płyniemy tutaj do Saint Eustatius. No i jak to mówi do starych, dobrych żołnierzy, panowie, napierdalać. Okej, okay, ale nie będziemy tutaj cytować kapitana bomby. Patrzę, że wszystko jest poprawnie. 1300, okej, okay, jesteście pełni. Okej, okay. No to ja myślę, że możemy oczywiście już zaatakować San i San. Słuchajcie, czy przypadkiem oni czegoś nie pakowali sobie przez pomyłkę? Nie, mamy wszyscy bomby, nawet nie będą próbować chyba zmieniać. Okej, okay. No i fort. Okay, trafienie krytyczne już, zaczynamy bardzo dobrze. Nasz fort też zaczął... Okej, ten już zatopił, nie będę musiał się o to się martwić. Zrobiliśmy kawę. O co ja z tym zrobię na abordażu, jak walczę z miastem? Okej. Mają 400. Nawet nie mam załogi. Czyli przepraszam, w ogóle wojska. Co za chamy uszkodzili mi ten... Eksplodowało ich działo, super, ale pomóżcie mi! Oni mi zabijają całą załogę! Okej, okay. Atakujemy. Oczywiście mamy teraz więcej załogi od nich. No właśnie, widzicie, zostało ich tylko dwóch. Tutaj nie żyje. Idziemy do góry pomóc. No to tylko jedna osoba. Ale mi zginęła jedna, szkoda. Spierdalaj. Okej, udało się. Mamy następną kolonię. Oczywiście zdobycie. Mamy tego i dajemy jakiegokolwiek oficera, który mi nie jest potrzebny. Na przykład ciebie. Okej. Okay. Dostaliśmy 5000. Oczywiście teraz idziemy do... Zanim pójdzie do tawerny, zajmiemy się kolonią, którą oczywiście możemy sobie okraść. Na 50 000 sztuk złota. Tutaj jak widzicie już są zbudowane trochę rzeczy, takie jak na przykład koszary. Tutaj ekspedycja, nawet nie będę się z tym bawił. Złoto kolonii, dziękuję. Okej, okay, tutaj niestety za radzieckie, to jest to filowo, niestety tak będzie. Rekruci 91. Magazyn. I tak mi towary mi nie obchodzą, przyznam. Ważniejsze jest po prostu, że moje ciś zajebiście walczą. Tawerna. No i musimy się zapełnić ponownie. It's an honor to see you in my establishment. Okej. Kanonierzy. No i teraz oczywiście tu. Trochę ucierpieli jednak w tej walce. No ale co? Tam. Okej, okay, i teraz on. 30, i tak dziwne, że tylko tyle, tak mało, ale to wystarczy. Oficerowie, oczywiście ja tylko ich kupuję, bo będą im potrzebni później. Ten jest nawet dobry, okej. Okay. Plocka zajęli, piraci zajęli tego. No i teraz mianujmy trochę tego, czego potrzebujemy. Jest chyba taki jakiś dobry dowódca? Nie, ale mamy bardzo dobrego chirurga. Co to obchodzi, że jesteś zdradziecki, baranie? Do roboty. Cieśla mi nie jest potrzebny, bo nigdy nie używałem. Ale ktoś z nich miał jeszcze dobrą na abordaż. Co oczywiście chodzi o bossmana, przykład dowództwo.
Nawigacja. Pokład i przywództwo. Okej. Masz. To powinno ci... Ten, niestety nawigatora nie mam. I nie spodziewam się, żeby mieć. Już wolę tego, żeby mi stał sobie tutaj tam, gdzie jest. Okej. No i jak widzicie, moje staty są teraz o wiele, wiele wyższe, co powinno nam pomóc o wiele łatwiej walczyć. O, najskoczyliśmy na poziom bez wiedzy. Dodamy sobie na... nawigacja? Nie. Damy szczęście. 10%. A czemu nie? Dobra. Okej, załatwiliśmy okręt, oczywiście wracamy. Mamy i tak naprawiony. Okej, czego chcecie? Jasne, zapłacę ci, nie ma problemu, stówkę. Skoczyli mi na poziom, więc tam może mi się to nawet opłacić. Zobaczmy, co my mamy. Kto z was jeszcze się polepszył? Pasażer. W tym razie gówno warty. Ty? 4-4, zostawię ciebie. Ty nic. Aha, ty. Pierkonte. Na cię zostawię, jak jesteś. Okej. Dobra. No to teraz naszym następnym przystankiem będzie następna kolonia. Oczywiście zapiszemy. No i zaraz decydujemy, która. Okej, więc zobaczmy, co za można zaatakować. Co będziemy mieć bez żadnego problemu. Sankic. Miasteczko. Czy miasteczko. Kto jest z was lepszy? 2-1-1-1-2-0 1-0-1-1-0-1. Jesteście słabi wszyscy. Newis? Nie. Ale ładną popularność wszyscy mają, przyznam. Populacje 1100, 3000. Dobra, pojedziemy na Antiqua, mi się to opłaci. Okay. Więc aktywujemy żagle i do roboty. Jak słyszycie, nawet melodia się nam zmieniła. Ma taką bardziej łagodną. Chyba w tym. Okej. Okay. Antiqua. I co wy tutaj macie do ochrony? Aha, macie klasę drugą Aurorę. Może być troszeczkę przeszkadzać, mi przyznam. Ale ja i tak im powiem, żeby zajmieli się czym innym. Okej. Okay. No i oczywiście Antigui. Okej, dlatego, że mi nie strzelili, jak wy zauważyliście to. Nie wiem, co się stało. Aha, to już mi się szybko nawet ładuje, nie będę się nawet bawił z tym. Okej, okay, działa w forcie, stało wybuchło. Jak widzicie, oni się skupują na innym okręcie, nie na mnie. Jest tym lepiej dla mnie. Bo taka właśnie miała być jego robota. Okej. Okay. Widzicie, cały się pali tamten. Okręt. Super. No. Czemu mój inne forty nie wycięć inni walą? Tego nie rozumiem. Okej, działo eksplodowało im, następne. Następne działo wybuchło, super. No nie przeszkadzajcie mi w trakcie operacji, no. Tam ci jeszcze nic. Okej, tu już eksplodowało im następne, bo nasi atakują dalej. No, atakuj. Chyba, że po prostu nie ma kogo. Okej, działo eksplodowało. Okej, teraz powinno być prostszej. Ile macie? A, 258, damy sobie radę bez żadnego problemu. Jesteśmy, mamy fulla.
nasi cały czas walą. Mam naprawdę dobrych oficerów tym razem. Ale też się teleportowali z drugiej strony, tak z ciekawości. No tak jak myślałem. Tego właśnie to chciałem. Super. Powróciłem się z drugiej strony. To mogłoby, nawet trochę pomogło. Okej, no i teraz druga strona. Okej, udało się, no i wchodzimy. Zapomniałem założyć broń. Lol. Idziemy na górę. Kurwa mi ktoś się przeżył. Szkoda. Żegnam. Okej, pokonani. No i mamy kolejny port dla nas. Antiqua padła. Oczywiście zdobywamy. Kogokolwiek mi wystarczy, nawet ty mi pasujesz. Okej, no i dostaliśmy 6000 doświadczenia. No i mamy kolejną kolonię. Okej, więc tak, zobaczmy, co to mogę okraść. Oczywiście okradniemy. Aha, nie miała nic pieniędzy. Musieli za coś zainwestować, co ja nie wiedziałem. Dobra. Tutaj widzicie, tutaj powoli... A nie, tu jestem. Okej, tu jest ten. Zabieramy. Zdradzieckie, zdradzieckie morale. Będę musiał być ostrożny. Żeby te... Na razie tutaj sobie się na razie zrelaksują powoli. Króci. A my sobie po prostu pójdziemy do tawerny i się napełnimy dalej. Żeby zobaczymy, czy będziemy mieć wystarczająco dużo osób. Na kolejny atak. Okej. I tu jest w porządku. Niestety miskie morale, ja zaraz ich zapełnię, na spokojnie. Zdradzieckie nowicjusz. Jak ty kiepscy. Okej, daj mi tych... Podgłoski. No to nic, i zostało zajęte ten. Powiększymy sobie oczywiście w załodze marne. U nich niskie. Masz 2300, to mi nie przeszkadza. Ty masz normalne. Dobra, sobie poradzimy. Aha, okej. 911, stamte siamto. Oczywiście bomby są w porządku i są w porządku. Okej, wracamy do Pierce. No i ja panowie zapiszę, no i zaraz do was wrócę. Muszę sprawdzić jedną sprawę, zaraz wracamy. Dobrze, już jestem. No to gdzie chodzimy. Aha, ty znowu zesz hajsu. Bierz. A i się pierdol. Okej, no to my wyjeżdżamy. No i oczywiście płyniemy z naszą załogą. Następny przystanek, patrzmy od razu na mapie. To będzie Sun Kids. Od razu wam powiem. Oczywiście tak ta informacji to nie jest ostatni odcinek, że tak zdobywamy. Ja się jeszcze nawet zastanawiam pod koniec, czy nie zostawić ostatniej kolonii. Tak wam powiem. No i po prostu się trochę pobawić. To się zobaczymy w międzyczasie. Na razie płyniemy do Sun Kids. Okej. No i trzeba oczywiście wypierdolić. Teraz jesteśmy w nocy, tym dla nas lepiej, będzie nam o wiele prościej. A my robimy bałagan. Nie spodziewałem się o taki bałagan, że na mnie będziecie strzelać. Żegnam. Uuu, ale popadało! Okej, czekamy, aż mi się załadują ponownie. Tamci tak walą. Nie tutaj chciałem, tutaj. Żegnam. Tamci strzelam, jak widzicie. Okej. No o, nowy poziom. No i oczywiście wchodzimy na ląd. Rozpieprzyć te świnie. Spierdalać.
Aha, nie trafiłem go, nie wiem dlaczego. Masz kulkę, wryj. Ej, ukradłeś mi ekspa, baranie! Spierdalaj. No. 1200 doświadczenia za nic. No i oczywiście zabieramy kolonię dla nas. Aż. Oczywiście dostaje się prawie 6000 doświadczenia. Idziemy do tawerny się chlać. Żartuję. Oczywiście potrzebujemy załogi. Co trochę tutaj jest, co jest dla mnie bardzo dobrze. Przyda mi się na wszystkie okręty zapełnić. Masz i teraz twoja kolej. Okej. No i okej. Oficerowie. Oczywiście zabierzemy oficerów. Oczywiście mi nie są potrzebni, ale mi się przydadzą. Zobaczmy podgłoski, nie ma nic. Okej, wracamy do portu. No i płyniemy oczywiście dalej, zdobywasz nasze forty. Aha, znowu chcesz pieniędzy, baranie. Aha, nie ty. Yes, captain. Spierdalaj. No. Okej, zobaczmy jak stoją nasze okręty. Oczywiście pięknie odbudowane, wszyscy na zielono. I jak widzicie, załoga jest prawie w komplecie. Okej. Płyniemy do Newis. Będziemy myśleć bliżej. Oczywiście my na razie będziemy zjeżdżać w dół, aż dojedziemy do Curacao. Potem zadecydujemy, co zrobimy. Na razie i tak jesteśmy spokojni. Ale zauważyliście jedną sprawę. Nikt z nich nie chciał bronić własnego fortu, tak nazwijmy. Oczywiście ja zrobię atak na Newis od razu. Teraz druga strona. Została. Aha, okręty tam jeszcze jadą, są strasznie wolne, więc możemy wykorzystać moment, żeby dorąbać, tak powiedzmy. Okej, i patrzcie jak się pięknie zapaliło. Okej, oczywiście Port Newis. Żegnam. Tamci, patrzcie jak daleko. Nawet nie zauważyli jeszcze co się dzieje. Okej, no i wchodzimy oczywiście na ląd. Zanim po prostu Anglicy do nas podpłyną i nam będą przeszkadzać. Poszło. Okej, oczywiście znowu zabieramy kolonię dla siebie. Mamy ciebie. O, mamy rank upa i jeszcze powiększyła mi się sława. Super szermierka. I damy oczywiście na ciężką rękę. Co po prostu traci przytomność. Oczywiście przyznam, że nigdy nie widziałem, żeby jakbym walczył, że ktoś traci przytomność w trakcie walki. Okej. Okay. Się zapełniamy jak zawsze. Na szczęście są troszeczkę, można powiększyć tak sobie trochę reputację. Okej, okay. No i jak będziecie widzieć, będziemy mieć okręt po prostu kompletny z załogi. Okej, okay. Oficerowie, przydasz mi się. Nie powinienem aż taki tyle brać, ale mogą mi być po prostu przydatni. Okej. Okay. Oczywiście wracamy do domu. Ale najpierw zobaczmy co z naszymi koloniami, czyli już mamy jakieś formacje. Okej, okay. Ty na razie masz okropne, ale dam ci troszkę pieniędzy. Ty zrobisz ekspedycję i dowiadujemy się, że gówno było to warte. Okej, okay, zostawić. O, ty miałeś poro hajsu. I będziemy mogli zrobić ten, ale by mi się przydała szkoła. Farmy, stocznie, tutaj nic. Zabiorę ci oczywiście złoto, bo nie zasługujesz na nie. Okej, okay, tu mamy 200 tysięcy. Tutaj też nic. Niestety tutaj nic nie kupię. Nawet kościoła. Więc zabierzemy pieniądze. Teraz tak, ty. A czemu nie? Ekspedycja. I się okazuje, że znowu trafiliśmy w bagno. Nic. No oczywiście tutaj też damy troszkę. Aha, nie mamy populacji, panie i panowie, żeby robić cokolwiek. Kto by się tego spodziewał na Antiqua?
Że po prostu będziemy mieć ten problem. Aha, i widać, że już tutaj ludzie, już będzie złoto, patrzcie, już pisze. Okej, okay, ale warto o tym wiedzieć. No dobrze, tutaj mamy spokój. Załogę mamy kompletną, więc po prostu sobie wracamy na okręt. Aha, z nastawik są pieniądze. I want more money. I could use a raise. Captain, I want more money. Captain, I want more... Okej, okay, załatwione. Cztery tam stówki, tam się nic nie stanie. Że i troszeczkę sobie więcej zarabiam i to absolutnie przeszkadza, ale zobaczmy co tutaj. Mogliśmy ułożyć jakiegoś cieśla. Co pamiętam, że nawet mieliśmy przedtem. 8. Okej, okay, 8. Wojownicy bardziej potrzebuje jeszcze nawigatora. Bo by mi się przydał. Zobaczę czy mamy kogokolwiek, kto się zna na nawigacji. Ale widzę, że kundle w ogóle się nie znają. Chyba, że... Mamy jakiegoś pasażera, co ma naprawdę dużo punktów na zdolności. Tego nawet dodał. 5, na przykład ty. Okej, okay, 4, 6. I ty też. Któryś z nich na pewno. Okej, okay, oczywiście dodajemy. Kto się z was znał na nawigacji? Aha, żaden nie chce z nich. Przepraszam, przecież ja was dodałem. A, kompany! O kuźwa, dobra, dobra, to był mój błąd jednak. Okej, okay, celowniczy. Oczywiście też dam ci zaklinacz wiatru, to ci pomoże. A wy na razie pójdziecie się bujać oprócz ciebie, co ciebie dodam. Okej, okay, 3. Dobra, 3. Oczywiście trochę sobie powiększyliśmy staty, jak widzicie, oprócz szczęścia. Ale niestety przywództwo by mi się też przydało, przyznam. Co powinien mieć bossman? Masz. Okej. No oczywiście odpływamy stąd. No i płyniemy oczywiście dalej. Nasze następne takie będzie... Newis. Chyba Newis. Tak. Czy Montserrat? Już trochę się mylę z portami. Sorry panowie. Okej. No widzicie, prawie załoga pełna. Oczywiście przyznaję, że gdybym miał 5 okrętów, byłoby o wiele szybciej. Chyba to zrobię w następnym odcinku, znajdziemy jeszcze 2 okręty. Ale na razie my sobie po prostu podpłyniemy do Montserrat, no i po prostu powiemy im, że rozbijemy im tyłki. Okej, okay, więc tak, sprawdźmy, co u was. Żywność, jesteście w porządku i bomby mamy. Oczywiście planujemy atak, Montserrat, no i a fort. Boom, bitch. Teraz druga strona. Okej. Okay. O, rozbiłem, nawet bez wiedzy. Żegnam państwo. No i widzicie, ich powoli już nie ma. No i oczywiście wchodzimy znowu na ląd. Strzelam naszego. Okej, oczywiście znowu zdobywamy. Ciebie dam. No i zobaczmy ile tu jest warto. Okej, ty nie. A czekaj, ty masz dobrą reputację już. Okej, musi trochę poczekać niestety. Miasteczko. Aha, ty masz na razie pogodny, to jeszcze jest za wcześnie. Godne, dobre, ale okropne, więc na razie nic. Radzieckie, no i pogodne. Oczywiście koszary. Dam ci na tą ekspedycję. Dowiadujemy się, że nic tutaj nie ma. Fajnie. Ale czasami tak inwestowanie pieniędzy może nam po prostu się przydać. I tak widać, że gubernator miał wszystko w dupie wcześniejszy. Oczywiście wracamy do tawerny. No i robimy dalej nasze... To oczywiście ciebie nie załaduję, bo mam pełno. Tu jest pełno. Nie, jest pełno kompletnie, no to nic. Zatrudnimy nowych. Wiem, że reputacja jest mniej niż zero. Ale przyznam, że na razie mnie to nie obchodzi. Okay, Pierce,
No i płyniemy dalej oczywiście. Super. I następnym przystankiem będzie Guadalupa. Ale wiecie co? Ja to dopiero zrobię w następnym odcinku, bo troszeczkę jestem zmęczony na dziś. Ja dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, nie bolał, no i zobaczymy się w następnym odcinku. Siemandero!